Cześć wszystkim! Znowu Płynio 7, dalszy ciąg Master of Magic. Dobra. Właśnie. Czy mam tu jakieś kolejne zejście? Nie. To moje jedyne zejście do podziemi. Szkoda. Przydałoby się jakieś inne. To jest trochę w kiepskim miejscu. Ale dobra. Nieważne. Rzucajmy czary na jednostki. O właśnie, Heavenly Light. Any combat? Nie, to mi nie potrzebne. Okej, okay, potrzebujemy chyba... Tak, potrzebujemy sobie skreślić tego bohatera, co nam padł ostatnio. A co do magii... Tak, trochę many z powrotem. A już zaczynają mi się kończyć rezerwy. Dobra. Może nawet trochę więcej. Okej, okay, starczy. Wizard's Guild. Okej, okay, spoko. Katedra teraz. Więcej many. Marketplace. No, oni zdecydowanie nie mają ciekawych budynków. A nie. A nie mają jeszcze Pilsa. To tłumaczę, dlaczego nie mam budynków. Dobra. Oni będą chyba mogli przejść w tej duże. Tak, on ma jeszcze ruch. I od razu przejdę na drugą stronę. No nie muszę poczekać. Dobra, ta armia idzie dalej na południe. Okej. Okay. Tutaj nie ma nic. Pewnie się tutaj, że nic nie ma, a potem pójdę tutaj na północ. W sumie byłoby bardziej efektywnie, gdybym korzystał do tego samego aniołka. Czy kogoś inną latającą jednostkę. Ale cóż to. Okej, okay, jakaś dzika armia się tam pojawiła. O, to roboty. Dobra. Prosperity, przyda się. Kraków. Poziom 20, dobra. Dobra, oni teraz już mają te wywirny. Więc mogę zacząć je budować. Okej, okay, zbuduję jedną, zobaczę. W sumie już tutaj mogę zobaczyć statystyki. Dobra, ma tylko poison. To resist for each level of the poison or suffer one hit for each failure. Okej. Okay. Zwiększa trochę obrażenia. Ma to lata i ma 3 ruchy. Więc nie jest to najgorsza jednostka. Taka dosyć standardowa jednostka, jeżeli chodzi o latające. Ta... samoloty. Wyszkolę parę. Mogą się przydać, gdybym chciał powalczyć z tymi archaniołkami. Chociaż archanioł miał chyba jakieś 20 ataku, a nie 5, więc... Ta... Dobra. Dobra, niech archanioł może się przeleci... Znaczy aniołek zwykły się niech przeleci tędy. On ma jeden ruch. Cała reszta ma jeden ruch. Dobra. Tylko Phantom Warriors. Czy mam tutaj... Powinni dać sobie radę. Phantom Warriors nie są zbyt silną jednostką. Dobra. Oni niech się już ruszą. Tymczasem oni przyjdą. Dobra, i w następnej turze skończy się ta przeprawa. I niech poczekają. Okej, okay, oni wracają po swojego bohatera, który się wskrzesza powoli. Dobra, następna tura. Okej. Okay. Swordsman i Halbeard. No, bardzo powinna dać sobie radę. Czy mogę im dać... Heroizm elitarny. Ile to many? Oni są regularni. Oni są też regularni. Dobra. Rzucę na nich heroizm. I zobaczę,
jak oni sobie będą dawać radę. Dobra. Jeżeli będą sobie słabo dawać radę, to rzucę jeszcze jakiś dodatkowy czas. Okej, dobrze sobie dają radę. Okej, oni jeszcze ruszą tutaj. Okej, teraz niech uciekają. Nie chcę ich utracić. Tak. Hot Warriors unikają, ignorują pancerz. Więc jeżeli trafią im się jakieś szczęśliwe rzuty, to mogą naprawdę napluć krwi. Dobra. Wy oboje potrzebujecie Holy Armor. Bez statku. Tak. Okej. Okay. Niech sobie dalej patroluje. Dobra. Eksplorujmy dalej. Nieprzyjazne ziemie. Serena. Bardziej potrzebujemy pojazdu. Okej. Okay. I zaraz kolejne. Dobra, dalej na dół. I co my tutaj mamy? Giant Spiders. Nie jest zbyt trudny przeciwnik, więc resztą armii możemy tam pójść. Dobra. Więcej złota. Granary, ciach. Granary, ciach. I wy też. Nie, wy już macie. Drakoniani również są całkiem fajną rasą. Podstawowe jednostki są bardzo silne. Więc zdecydowanie, jak się to miasto rozwinie, to będę chciał ich zaciągnąć parę do mojej armii. Problem w tym, że no, jak większość raz podziemia, dostają oni karę do przyrostu naturalnego. Więc ich miasta dosyć długo się rozwijają. Holy Armor. Dobra, trolli. Idziemy w tą stronę. Tak, w podziemiach jest dużo różnych surowców naturalnych. Mirtil, złoto i tak dalej. Tylko niestety nie ma za dużo pożywienia, żarcia. Więc miasta się wolno rozwijają. Okej, okay, widzę kolejnego osadnika. Się chyba przejdziemy w tamtą stronę. Przy okazji zobaczymy, co jest w tej wieży. Great Wyrm. Raczej nie. Okej, okay, i dobra, jeszcze jedna fajna rzecz w podziemiach, która różni ich od nadziemi. Wszystkie drogi zbudowane w podziemiach są magiczne, przez co poruszanie się po nich w ogóle nie kosztuje punktów ruchu, co może mieć bardzo fajne i bardzo kiepskie skutki. Stone Giant. Walimy na nich. Pewnie rozwalą mi patera. Ta. Jeżeli wyleczę tego Pikemana, to wszystko będzie ok. Healing. Ok, powinni przetrwać kolejną salwę. Banana. Czy ona może rzucić Confusion? Tak, może. Niech to zrobi. Tymczasem Palady nie idą do przodu. Pajkuj na bok. Palady nie przede mną. Niech prowadzą szarże. Dobra, zobacz. Dobra, oni przeżyją, więc nie muszę już planować na ich leczenie. Dobra. Te obie jednostki są chyba na wykończeniu. Ciach.
Tak, bez większych problemów. Oni niech się wycofają. Ups. Przodu. I Valana. Czy ona jeszcze może coś rzucić? Może rzucić bless. Nie ma jeszcze mówię nie. Okej. Okay. Bij się z nim. Dobra. Oni ile mają punktów ruchu? Teraz 0. Sporo ataku. Mam nadzieję, że moi koledzy tak mi radę. Dobra. Też gubi. Okay, jeden padł. Dobra, jej się ma skończyła. Okej, tylko jeden został. Trzeba uważać. Czy dwóch dobije? Wolę nie ryzykować. Się cofają. Temu Baldynowi przydałoby się leczenie. Teraz mogę wykończyć ich. Dobra, fajnie. 140 zł. Stream of Life. Okej, okay, to jakiś łuk. Destrukcja. Resist are disintegrated. Wow! Brzmi fajnie. Flaming plus 3 atak stream. Dobra, mamy Bishana, który potrafi strzelać. Więc ja mu się spodoba ten łuk. A właśnie, mam jeszcze to. Możemy to dać Serenie. Okej, okay, dobra. Stream of Life. Muszę zobaczyć, co robi ten czar. Gdzie to było? Gdzie to było? Jest, jest, jest. 300 mana, 8 mana. Turns an ordinary friendly city into a fertile utopia. Population growth rates double and all units in the city heal completely at the end of every turn. Okej, okay. Bardzo fajny czar. Moglibyśmy tym przyspieszyć znacznie rozwój jakiegoś miasta. Fajnie, fajnie. Zastanawiam się jeszcze, jak to wykorzystać. Okej. Okay. To są ci moi Within Riders. Z jakiegoś powodu się przemieścili tam. Dobra, gdzie ich produkowałem? Nie pamiętam już. A nie, tutaj ich wyprodukowałem, dobra. Niech teraz budują Blacklist Guild. No i w przyszłości będę chciał więcej tych wiwien produkować, to alchemia się zdecydowanie przyda, dobra. Teraz przydało nam się zdecydowanie więcej many. Okej. Okay. Okej, okay, tak lepiej. Oni niech idą też do stolicy. Dobra, co my tutaj mamy? Szaman, Javeliners. Okej. Okay. Ci szamani to nie jest fajny biznes, ponieważ mam tutaj kapłana, którego najprawdopodobniej dosyć szybko biją ci szamani. Czy mogę jakoś uchronić go przed tym? Unit spells. Holy armor. Mogę mu dać holy weapon. Albo nie. Chyba lepszym wyjściem będzie, jeżeli zachowam manę. Tak. Poczekam jedną turę. Aż będę miał trochę many na rzucenie leczenia w trakcie walki. I wtedy dopiero zaatakuję. Okej, okay, Valana awansowała poziom. Teraz lepszym kasterem, fajnie. I support. Awansowała, dobra. Zapiszę. I atakuję.
Okej, okay, to okazało się, że było miasto Kali. Dobra, ci szamani nie mają zbyt dużo. A, counter magic, tak. No tak, jak mi sprzątną polistów, to trudno. Zdarza się. Myślałem, że to miasto neutralne, okazało się, że to jest miasto jakiegoś komputera. Nie zmienia to zbyt wiele. Tylko... Zrobię rzeczy to... Okej, okay, nie zabili mi ich jeszcze. Swoją kolejną... Dobra. Spróbuję po prostu ich ustrzelić, co? Ta, też to nie daje zbyt dużego efektu. Okej, okay. Nie ma zbyt silnych jednostek. Nie jest to jak na hardzie. Wszystkie jednostki mają pierdylion magicznie. I duże poziomy. Ok, sprzątali mi prystów. Zdarza się. Trudno. A co my tutaj mamy? Tylko Swordsman. Dobra. Stawimy się już przy bramie. Żeby w następnej turze triumfalnie wkroczyć do miasta. Tak. Właśnie, nie wspomniałem o tym, ale przebieg walki również wpływa, oblężenia trochę wpływa na jego wyniki, ponieważ kiedy wkraczamy na pola z budowlami, to wtedy zabijamy mieszkańców. Mamy szansę, że zabijemy mieszkańców, którzy mieszkają na tych polach. Więc jeżeli dopuścisz przeciwnika, żeby chodził po tych polach, to nawet jeżeli wygrasz oblężenie, to i tak kilku ci tysięcy zginie mieszkańców. Dobra, Gunter. Skończ. Dobra. Okej, okay. Paladyni kompletnie wdrżnęli wszystko. Ale teraz dobrze było, jakby się wycofali. Dobra. Reszta paladynów wkroczy do akcji. A za nimi Gunter. Tam. Wystrzelali mi trochę tych pikemenów, ale cóż, trudno. Nie chcę zniszczyć. Zwyciężyliśmy. I dobra. Co, pewnie teraz laser znowu? Laser! Okej. Okay. Znaleźliśmy Recall Hero Spell. Okej, okay, spoko. Nie był to zbyt silny oponent. Ciekawe, czy miał więcej miast. Może to było jego kolejne miasto. Tak. Tutaj też widzimy zielonego. W sumie nie wiem jeszcze... O, to jest jego główna forteca. Więc będziemy się w tamtym kierunku przemieszczać. Tak, straciłem jednego pikemana oraz jednego priesta. Dobra. Zrekrutujmy sobie szamana na miejsce tego priesta. Ponieważ przydają się jedna jednostka, która ma leczenie. Dobra. Ty będziesz budował drogę w tym kierunku. Buduj, okej. Okay. Dobra, coś tu już jest? Chyba nie. Dobra. Się powoli wracał do głównej armii. Dobra. Dalej. Spoko, katedra w Łodzi. To co teraz? Oracle. Unhumid Guild. Plus 3 mana, okej. Okay. Mana jest fajna. Dobra. Kto wam mi przewodził? Serena? Czy nie. Bazan, tak. Bazan wam mi przewodził.
przyjdź tutaj. Wymieńmy tych słabszych jednostek. Tak, jak już będą miały punkt ruchu. Melt. Dobra. To nam dało troszkę pewnie. Mocy. Zaraz sprawdzę ile. Anioki powoli niech powrócą do armii. Wybudujcie. Dobra. Mam znowu nadmiar złota. Okej, okay, już zbudowali tempo. Tylko mam nadmiar złota, to niech... Kurczę, oni nie mogą nic budować. Tak, oni mogą... Mają tych fajnych Dragon Turtles. W sumie nic mi nie szkodzi, żebym zrekrutował ich trochę więcej. Wy Builders Hall trzymajcie. Housing. Nie. Dujmy coś, co im da coś. Słomil. Na przykład. Okej. Okay. Bye. A oni też bye. Smithy kup. I teraz po ziemiach, dobra. Również wszystko kupuję. Jestem takim dobrym władcą. No i dobra. Ja się rozwiązuje to mój problem z nadmiarem złota. Okej. Okay. Evil Wax is doubling the power from evil temples. Okej. Okay. Nam to nic nie daje. To miasto. Niech rozwija się w kierunku produkcji many. Tak. Dobra. Oni... Library na przykład. Shrine. Co teraz? Library na przykład. Marketplace. Galery. I kolejny marketplace. A oni. Słomy? Tak, mają troszkę lasów, więc to im się przyda. A później mine. Ponieważ tam jest jakiś naturalny surowiec, więc... Zaraz sprawdzę, co daje. Co to jest? Adamington. Plus 2 power. Okej, okay, spoko. Więc mine da chyba dodatkowo. Plus 2 dodatkowe. Dobra. Ta armia się przemieści tutaj. Ten krab, jak zejdzie do podziemi, rozproszę go po paru miastach. Dobra. Okej, okay, Virna, Paladyni tutaj. Przydałoby się więcej priestów. Tak, zamienimy to na priestów. I ich poprodukujemy przez parę czasu. Trochę się zmarnowała produkcja, ale co tam. A właśnie, nie zmieniłem tutaj chyba. Nie zmieniłem. Przydział populacji, okej. Okay. Okej, już tutaj zielony się coś panoszy. Szczęście niezbyt dużymi siłami. Czekajcie jeszcze tutaj na Prista. Okej, co to jest? To jest nasz szaman. Okej. Czyli jednak go wyprodukowałem. Dobra, co teraz? Okej, oni też mogą produkować te Dragon Turtle. Ale wyprodukuję jeszcze jednego szamana. Javeliniers? Też całkiem spoko jednostka. Troszkę silniejsza od szamana. Więc wyprodukuję ich. No i cóż, dobra. Na razie mamy sprawy pod kontrolą. Okej. Okay. Następny odcinku. Ta armia powoli przygotuje się do wymarszu na zielonego komputera. Kolek by nie miał na imię. A tutaj powoli szukamy czerwonego. Ta Sarisa.
No i dalszy rozwój, dalsze bitwy. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.